Szanowni Państwo, ja przede wszystkim muszę podziękować i każdemu z Was, którzy tutaj przyjechali w ten zimowy, nieprzyjemny dzień, dzień powszedni. Jest nas tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale gdyby to przeliczyć na piękny dzień, na wiosnę czy w lecie, to można powiedzieć, że byłoby dwa razy więcej, a może trzy razy więcej. Panie prezesie, bo jesteśmy tu z miłości do... Polski! Z miłości do... Polski! Z miłości do... Polski! Tak jest, no ale Polskę kochają także inni. A o Polskę, szanowni państwo, tutaj chodzi. My mówimy, wolne media, które są w tej chwili niszczone, chcą mieć tutaj monopol. My mówimy łamanie praworządności, łamanie konstytucji, deptanie prawa. Tak, to wszystko jest prawda. My mówimy taki marsz przez wszystkie instytucje, które mają charakter kontrolny wobec rządu, które zostały tak skonstruowane, czasem lepiej, czasem gorzej, ale właśnie po to, żeby władza była kontrolowana. To też jest w tej chwili w trakcie. A jeżeli wziąć pod uwagę ich zapowiedzi, to tak, mają zamiar wszystkie te instytucje zniszczyć albo przejąć, a w ostatecznym rachunku zniszczyć także urząd pana prezydenta. I na to my nie możemy pozwolić, ale przede wszystkim musimy wiedzieć, po co to jest. Czy to jest tylko taka ich rządza władzy, rządza powrotu do tej sytuacji, bo taka sytuacja w Polsce już była za ich rządów. Sam o tym mówiłem kiedyś, uzasadniając wniosek o wotum nieufności dla rządu Tuska. Tak, powtarzam, było, ale tym razem chodzi nie tylko o to. I jest bardzo, bardzo ważne, żeby Polacy to wiedzieli, zdawali sobie z tego sprawę. Tym razem chodzi o przeprowadzenie takiego planu, który będzie łączył dwa elementy. To znaczy praktyczną likwidację naszej ojczyzny jako państwa, państwa polskiego. To są te plany europejskie, te plany nowej konstrukcji Unii Europejskiej, gdzie poszczególne państwa, ale oczywiście według pewnej hierarchii, w której my w tej chwili wysoko nie stoimy, bo jesteśmy niegrzeczni, a poza tym jesteśmy za duzi, za szybko się rozwijamy i po prostu zmieniamy w ten sposób geografię gospodarczą i polityczną Europy. Tego ci najsilniejsi sobie nie życzą, ale przede wszystkim ci najsilniejsi życzą sobie tego, by cała Europa, cała Unia Europejska została im bezpośrednio podporządkowana. Każdy może dzisiaj jakoś zdobyć dokument Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie to wszystko jest dokładnie opisane. I to jest naprawdę groza. My mamy tutaj stracić wszelkie uprawnienia, właściwie we wszystkich ważnych dziedzinach życia społecznego, politycznego, łącznie z polityką zagraniczną, polityką obronną, obroną granic. Czy to będzie państwo? To będzie, proszę państwa, teren zamieszkiwania Polaków. I to jest ten pierwszy element. Ale jest i drugi, o którym trzeba wiedzieć, czy trzeba o tym ludziom mówić, bo co tu dużo mówić, często nasi rodacy tego nie rozumieją. To jest plan wielkiego okradzenia Polski i Polaków. Wielkiego okradzenia Polski i Polaków, bo wprowadzenie euro to jest wielkie okradzenie, wielkie obniżenie stopy życiowej i całkowicie uzależnienie w sensie gospodarczym od Niemiec. To jest przejęcie także wielkiej części naszych zasobów, które mamy w Banku Narodowym. Stąd atak na Bank Narodowy, stąd próba przejęcia tej niezwykle ważnej instytucji, w której mamy dzisiaj już blisko 200 miliardów dolarów zasobów. To jest, szanowni państwo, także zespół różnych posunięć w dziedzinie gospodarczej, w tym w dziedzinie energetyki, które są przygotowywane po cichu w różnych miejscach, w tym także w Unii Europejskiej, ale nie tylko w Unii Europejskiej, które też nas całkowicie uzależnią. Polska jest dzisiaj krajem niezwykle atrakcyjnym, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne.
także te najbardziej nowoczesne. I chodzi o to, żeby nam to zabrać, bo jeśli nie będziemy mieli własnej energii, czystej energii, to nie będziemy już atrakcyjnym terenem dla inwestycji. To jest naprawdę wielki plan, tylko że nie polski plan, to niemiecki plan. To po części jakiś także francuski plan, ale to jest plan przeciw nam. I jeśli dzisiaj protestujemy, jeśli dzisiaj zebraliśmy tutaj takie wielkie tłumy, to pamiętajmy, to dopiero pierwszy raz. My będziemy musieli robić to wiele razy, bo my musimy tą wielką bitwę o Polskę suwerenną, niepodległą, mającą wielkie szanse dla narodu jako całości, ale także wielkie szanse dla każdej polskiej rodziny wygrać. Musimy zwyciężyć. Musimy obronić Polski. A jeśli mamy wygrać, to musimy zmienić tą władzę, bo ona jeszcze nawet miesiąca nie rządzi, bo 2 dni jeszcze jest do 1 miesiąca ich rządów, bo to jest rząd 13 grudnia i to jest bardzo charakterystyczne. Oni sami, słyszeliście o tym, rozmawiają o tym, że no cóż, tu są pewne elementy stanu wojennego. Więc to jest bardzo charakterystyczne i bardzo symboliczne. I my, szanowni państwo, tą władzę, która przed realizacji tego planu musimy zatrzymać, a w odpowiednim momencie przy pomocy kartki wyborczej zmienić. I to tak zmienić, żeby już nie mogła wrócić. Bo to nie jest polska władza. Polska władza broni polskich interesów. Niemieccy sędziowie z TSUE, kiedy ich pytają o to, jakie są ich cele, odpowiadają: utrzymać państwowość niemiecką. A co odpowiadają ci ludzie, którzy już bezprawnie od lat tam siedzą, bo Polaków tam w tej chwili nie wpuszczają, więc są ci dawniej wybrani? Co oni robią? Wpisują się we wszystko, co jest przeciw Polsce, co jest przeciwko naszej niepodległości, co łamie traktaty europejskie. Dzisiaj w gruncie rzeczy w Unii Europejskiej obowiązuje tylko jedno prawo. Kto silniejszy, ten lepszy. Żadnego innego prawa już nie ma. My musimy być w Unii Europejskiej, ale musimy doprowadzić do tego, by to była organizacja, gdzie obowiązuje prawo, obowiązuje równość państw, obowiązuje ich suwerenność i obowiązuje też zasada pomocniczości, która jest tak bardzo często głoszona i zapisywana w traktatach, to znaczy, że do góry, tam do władz Brukseli idą tylko i wyłącznie te sprawy, które na poziomie państwa czy niżej, samorządu wojewódzkiego czy powiatowego czy gminnego, nie mogą być załatwione. Tak to powinno wyglądać, a dzisiaj wszystko próbuje się przenieść tam do góry. To jest pomysł z jednej strony fatalny, wręcz zbrodniczy, ale to jest pomysł także niewykonalny, który doprowadzi do tego, że Unia Europejska, że cała Europa popadnie w wielki kryzys. Wielki kryzys, który będzie nieszczęściem dla wszystkich europejskich narodów. My tu bronimy, proszę państwa, Polski, bo to jest nasz główny obowiązek. To jest główny obowiązek Polaków. Ale my bronimy także narodów Europy przed tym ideologicznym nieszczęściem i przed tym, że wraca dzisiaj niemiecki imperializm. Jeden z przedstawicieli, można powiedzieć, proroków tego nowego imperializmu niemieckiego, niejaki Weber, powiedział niedawno: popieramy wszystkie działania władz polskich. To jest bardzo charakterystyczne. Powtarzam, próba wielkiej pacyfikacji Polski, polskiego obozu patriotycznego, polskich patriotów nie może się udać. I dzisiejszy dzień pokazuje, że jeśli pójdziemy tą drogą, to się nie uda. To zwyciężymy.
kończę jednym wezwaniem. Kiedy będziemy was tu zapraszali do Polski, czy może w inne miejsca, jeszcze raz, to przyjedźcie, bądźcie i namawiajcie innych. Musimy walczyć także w ten sposób, chociaż ta ostateczna bitwa musi odbyć się przy urnach wyborczych, które powinny być przez nas bardzo dokładnie pilnowane, bo jak to było w tych wyborach, tak naprawdę i tym referendum, tak naprawdę nikt nie wie. Nie postuluję tutaj nieuznawania tych wyborów. Stwierdzam tylko, że w bardzo wielu wypadkach nie było tajności wyborów, mogły być różne nadużycia. I tu też jest potrzebna ta ogromna mobilizacja. Szanowni Państwo, czeka nas czas trudny i wielki, ale jeszcze raz powtarzam, bo to ciągle trzeba powtarzać, zwyciężymy. Dziękuję.